Cześć wam wszystkim. Dzisiaj taka mała niespodzianka. Pokażę wam królową czmiela ziemnego. Czmiel ziemny, zwany popularnie bąkiem, ukryła się tu w trawie. Ona dzisiaj jest dość słabiutka. Po moim ogródku już długo, długo krąży. O, teraz jest troszeczkę zdenerwowana, bo ją wyciągnąłem z trawy. Nie wiedzieć czemu. Jest troszeczkę słaba. Ja tak przynajmniej uważam. Bo normalnie to ona powinna latać kwiatka na kwiatek, a ona sobie chodzi po trawie i tak jakoś niemrawo wygląda. Ja mam ręce brudne od ziemi, ale mówię, takiej okazji nie mogę przegapić, żeby wam pokazać, jak ona ładnie się prezentuje. Duża, owłosiona. O, słabiutka jest coś. Jakaś taka niemrawa. Gdzieś tu przy ogródku moim chyba ma swoje gniazdo, bo ją bardzo często widuję na tych małych kwiatkach. O, tutaj na popularnych mleczach, ale też tu na takich kwiatkach. Dzisiaj ona coś jest słabiutka. Ma około 2 cm, teraz jest trochę przykurczona, bo się skuliła. Zaczyna drgać ciałem, bo ją trochę drażnie. Zaraz ją wypuszczę. One są bardzo, bardzo pożyteczne. Zapylają mnóstwo kwiatów. Bardzo rzadko są agresywne, chyba że się niszczy im gniazdo. Albo po prostu się je przyciśnie, nadepnie. No to wtedy tak jak owad, no, będzie się broniło. To co ja teraz robię, że biorę go sobie na rękę, tego czmiela, bąka, no to wy tego nie róbcie. No, ja się ich nie boję, kiedyś już zostałem urządlony przez takiego czmiela. No takie... Na pewno jest mniejszy ból niż urządlenie osy albo szerszenia, ale jednak nieprzyjemny. Jeżeli ktoś się boi, to lepiej z daleka. Obserwować te owady z daleka, nie dokuczać im. Dobra, już jej nie będę przeszkadzał. No, puszczaj. Się uczepiła. O. Rusza całym odwłokiem, skrzydełkami. Jest pewnie zła. Jakbyście kiedyś spotkali czmiela ziemnego albo inne gatunki, bo czmieli u nas jest dużo, no to nie ma co się bać. On tylko zaatakuje, jak poczuje się zagrożony, a tak to jest bardzo łagodnym owadem. Wy się trzymajcie, do zobaczyska.